Radio Rotunda. Wywiad. Wśród gatunków muzycznych, które dominują na polskim rynku, z pewnością nie znajdziemy muzyki folkowej. Nie oznacza to jednak, że Polska nie ma się czym pochwalić pod tym względem. Najlepszym tego przykładem jest istniejący zaledwie od września tego roku akustyczno-folkowy duet pod nazwą Lily Hates Roses. Mimo tak krótkiej historii zdążyli już wygrać kontrakt płytowy w konkursie Make More Music. Aktualnie są w trakcie swojej pierwszej trasy koncertowej, a mi udało się zadać im kilka pytań po zakończeniu jednego z występów. Zresztą posłuchajcie sami. Jest ze mną Kasia Golonska i Kamil Durski z duetu Lily Hates Roses. Witajcie. Cześć. Cześć. Powiedzcie mi pierwsze takie pytanie odnośnie waszej trasy. To jest wasza pierwsza trasa w tym duecie tak naprawdę, chociaż już gdzieś tam się udzielaliście. Jak ona przebiega? Jak na razie zaskakująco dobrze. Kluby są zaskakująco pełne. Tak jak już mówiłem dzisiaj ze sceny, dla zespołu, który powstał we wrześniu, najbardziej nam się udało w Białymstoku, gdzie sprzedaliśmy 120 biletów, co było niesamowite. Trasa jak najbardziej jest fajna ze względu na to, że my rzadko mamy próby, więc to jest nasza też trasa, która służy bardziej do ogrania się, do ogrania materiału i czasami też improwizujemy troszeczkę z ilością refrenów i formą piosenki, także jest to trasa. Właśnie chciałem o to zapytać, bo mówicie, że nie macie tak naprawdę prób. Jak godzicie tą odległość między sobą? Jak ćwiczycie? Czy w ogóle jakieś próby się odbywają? Czy tylko drogą internetową to się odbywa? No rzeczywiście nie mamy prób i chyba właśnie ta trasa jest takim elementem, który ma nas tak jakby przygotować do tego, co będziemy robić dalej, ale no przede wszystkim dogadujemy się i nie mamy jakichś takich problemów, żeby to wszystko zebrać tak jakby do kupy, że tak powiem. Zbierania jest tak naprawdę, nie? Bo to jesteśmy tylko we dwójkę i gitara. Ja najczęściej wygląda tak, że nagrywam utwór na dyktafonie, dużo gorszym niż twój i wysyłam to Kasi po prostu razem z tekstem. Kasia się robi do tego swoją partię, po czym zgrywamy to na próbie. Mieliśmy próby dwie, zgraliśmy na pierwszej wszystkie numery, na drugiej je szlifowaliśmy. Okej, okay, wygraliście konkurs Make More Music. To był tak naprawdę chyba, nie wiem, jeden z pierwszych waszych koncertów. Tak, cała trasa jest pierwszymi koncertami tak naprawdę waszymi. Natomiast wygrywacie kontrakt płytowy. I czy potraficie wskazać w swojej twórczości, w waszym duecie, cokolwiek, co mogło zaważyć o tym, że pokonaliście całą rzeszę tych zespołów? Wiesz co, ja już o tym mówiłem w zasadzie w wywiadzie dla Make My Music, bo pytali dokładnie o to samo, co mogłoby nas różnić. To jest chyba to, że gramy mniej i ciszej niż wszyscy, to może to jest to, bo cóż innego. Czy mieliście już jakieś porównania do Pauli Karola? Kasia, za porównania do Pauli Karola daj w ryj. Okej, dlatego zapytam ciebie może asekuracyjnie. Powiedzcie, ile macie w ogóle utworów? Czy te utwory, które dzisiaj graliście na przykład na koncercie, to już są piosenki, które wejdą na płytę? W większości podejrzewam, że to są piosenki właśnie, które wejdą na płytę, aczkolwiek płytę nie wiemy, kiedy zaczniemy ją nagrywać, więc podejrzewam, że coś się może jeszcze zmienić w ilości piosenek. No przede wszystkim jest jak na razie trochę za mało na płytę, brakuje nam z dwóch utworów do kompletu. Wiadomo, że będą jeszcze odrzuty, b-side'y i reszta, ale tak, tak mniej więcej będzie wyglądać płyta. Folkowo trochę, ale nie taki folk jak znają nasi dziadkowie, raczej folk z pokładu Lumineers albo Bon Iver. Jeśli chodzi o teksty, po waszym pierwszym singlu Youth, spodziewam się, że będą wszystkie w języku angielskim. Dzisiaj usłyszałem piosenkę w języku polskim. Kto z was pisze teksty? Czy tylko ty, Kamil? Czy będą tylko w języku angielskim? Czy to był tylko wyjątek? Jak to wygląda? No, wiesz co, to ja piszę teksty, tak? Nie jestem w stanie ci teraz powiedzieć, ile będzie tekstów polskich, ile angielskich. Mogę ci tylko powiedzieć, że jest zdecydowana większość tekstów angielskich i niech tak pozostanie. Okej, okay, w takim razie dziękuję wam za wywiad, no i życzę powodzenia na trasie i czekamy w takim razie na płytę. Dziękuję. Dziękujemy. To była rozmowa z Lily Hates Roses. Jeśli chcecie posłuchać, jak brzmią, nie wychodząc z domu, to w internecie dostępny jest ich pierwszy singiel zatytułowany Youth. Natomiast poznaniacy koniecznie powinni wybrać się 6 grudnia do strefy Kultywator przy ulicy Zielonej 8, gdzie w mikołajkowy wieczór duet ten zagra na żywo. Informacje na ten temat możecie znaleźć również na naszym profilu na Facebooku. Dziękuję za uwagę. Dla Radia Rotunda, Przemysław Patyk.